Hej wszystkim, tutaj Ola. Dzisiaj przychodzę z poważnym tematem. Tak poważny, że aż muszę zapijać non-stop, bo non-stop mi schnie w gardle. Jest to temat powszechny, wbrew pozorom. Czasami może nam się wydawać, że nie, ale dotyczy tak naprawdę każdej i każdego z nas. Niektórzy ludzie sprytnie to ukrywają, niekiedy w ogóle nie da się tego ukryć. Zacznijmy może od słówka toksyna. Toksyny znajdują się w powietrzu, w atmosferze. Toksyny znajdują się na przykład w jedzeniu, które jemy, które w sumie najbardziej nam smakuje. Nie jakaś tam marchewka czy papryka, tylko właśnie najsmaczniejsze jest ten McDonald's i te wszystkie fast foody, które mamy świadomość, że nas wyniszczają, że nie służą nam, ale są tak uzależniające i są tak dobre, że no nie potrafimy się oprzeć. I takie toksyny też znajdujemy w relacjach międzyludzkich. Do nagrania tego filmu zainspirował też mnie filmik od Mai z kanału Maja The Bee, który jest zatytułowany Związek bez przyszłości. Zwyczaj początek związku jest magiczny, wiecie, buzują nam hormony, jesteśmy zakochani, zauroczeni daną osobą, fantastycznie spędza się czas i wszystko jest w takiej jakby idealnej, nienagannej aurze. Nic nam nie przeszkadza, gdy zapalają nam się jakieś takie ewentualne czerwone światła, że hej, nie podoba mi się jego zachowanie, to jest dziwne, to jakby wszystko wymazujemy i odkładamy na drugi plan, w ogóle nie analizując tego pod kątem takim, że o matko, w przyszłości to się może przerodzić w naprawdę poważny problem, to może mi nie pasować, albo to na przykład może zburzyć nasze relacje. Na początku po prostu wszystko, co złe, odkładamy na bok i widzimy wszystko w superlatywach. Wszystko jest tak cudowne, bo on się tak fantastycznie uśmiecha, bo my tak fantastycznie spędzamy czas. A później po kilku miesiącach się okazuje, że to nie jest to. Uświadamiamy sobie, że jakby nic nas z tym partnerem nie łączy. To po pierwsze. Okazuje się, że mamy zupełnie inne światopoglądy. Oczywiście nie chodzi o to też, żeby, wiecie, znaleźć osobę identyczną do nas, tylko żeby po prostu chociaż jakoś tam się wypełniać, tak, nawzajem i gdzieś tam mieć jakąś wspólną wizję życia, świata, przyszłości. Więc często właśnie zdarza się tak, że po tych klapkach na oczach, jakie były na samym początku, później zaczyna się okazywać, że na przykład partner jest leniwy, albo zaczyna się okazywać, że partner jest totalnie aspołeczny, nietowarzystki i najchętniej to by w ogóle siedział w domu i nie pozwalał ci nigdzie wychodzić, tylko żebyś z nim siedziała po prostu. Chociaż na początku, w pierwszym miesiącu nam to pasowało, bo przecież oglądaliśmy filmy, jedliśmy popcorn i wszystko było fajnie. No ale jakby po kilku miesiącach trzeba wejść do rzeczywistości i zacząć żyć. Często wtedy zapala nam się żarówka nad głową, coś tu jest nie tak. Nie podoba mi się to, ja nie chcę tak żyć. Jeśli pokazuje nam się czerwone światło, jeśli pojawia się pierwsza myśl, że coś jest nie tak, że ktoś nami manipuluje, albo że na przykład to kompletnie nie jest to, że ktoś sprawia, że czuję się źle, ktoś mnie ogranicza, ktoś wpływa negatywnie na moje emocje, ktoś sprawia, że płaczę, ktoś sprawia, że się boję, ktoś sprawia, że się wstydzę tego kogoś w towarzystwie, ktoś, kto sprawia, że się w ogóle nie rozwijam albo nie daje mi się rozwijać, ktoś, kto sprowadza mnie na dno i wyciąga ze mnie najgorsze jakieś takie nasze wady, jakieś takie skrajności, a nie pielęgnuje i nie uwydatnia naszych walorów, jeśli pojawia nam się taka myśl, to naprawdę zwróćmy na nią uwagę, obserwujmy swoje myśli i podążajmy za nimi, bądźmy konsekwentne. Słuchajcie, na swoim przykładzie Wam powiem, że no, niestety doświadczyłam takich toksycznych związków. W sumie teraz przez pryzmat czasu sobie myślę, że dobrze, że doświadczyłam, bo teraz mogę docenić więcej, jestem jakby bogata, no mam bagaż doświadczeń. Trochę tam jestem też porysowana pod tym względem i trochę mi jest trudniej teraz jakby nawiązywać relacje przez moje beznadziejne doświadczenia. Jednak, słuchajcie, ja miałam często tak, że czułam coś takiego na przykład już po 4 miesiącach, że sobie siadałam po prostu w domu i sobie myślałam, Ola, no kurde, to nie jest to tak bardzo, to nie jest to, że no ty się marnujesz przy tym człowieku, albo po prostu no, osiwiejesz przy nim. Od pierwszego momentu, w którym sobie pomyślałam, że to nie jest to, do momentu, w którym ostatecznie, faktycznie się rozstałam z tą daną osobą, był taki długi przedział czasu, że w tym czasie naprawdę mogłam zrobić dużo fantastycznych rzeczy, poznać dużo wspaniałych, wartościowych ludzi, pojechać gdzieś coś zrobić, a nie po prostu się kisić w tym i się męczyć, marnować i szarpać sobie nerwy. Odczułam, że to jest po prostu moja ogromna wada,
brak decyzyjności, brak podejmowania decyzji, brak takiej werwy i siły, żeby podjąć tą decyzję, żeby się rozstać. Na poczet tego, żebym ja przez następny tydzień miała spokój, nie musiała się martwić, to po prostu oleję to. Wiesz, nie, ja się dzisiaj nie rozstaję, bo to wiecie, to będzie jeszcze poważna rozmowa, później trzeba będzie te wszystkie swoje rzeczy spakować i tak dalej. Nie, ja się rozstanę później, jak się coś stanie takiego już konkretnego, po prostu jak już, nie wiem, dostanę jakiegoś ataku, szału albo wywiozą mnie do wariatkowa, wtedy może się rozstanę z tym kimś, bo na razie mi się nie chce. I to jest właśnie takie uciekanie od odpowiedzialności, uciekanie od podejmowania decyzji dla świętego spokoju, bo tak naprawdę szkodzimy sobie tym. Ilość takich ograniczających, toksycznych, nieraz patologicznych związków jest po prostu zatrważająca. Jest więcej takich związków niż tych pozytywnych, dobrych, prawdziwych i szczęśliwych. Niestety. To jest taki bardzo popularny motyw współuzależnienia, gdzie ktoś jest toksyczny, ktoś jest dla nas tyranem, ktoś jest wampirem emocjonalnym, ale my po prostu dalej tkwimy przy tej osobie, ponieważ zakochaliśmy się, jakby lubimy tą pozytywną stronę danej osoby, odrzucając na bok te wszystkie negatywne cechy. I na przykład na poczet tych kilku fajnych dni, gdzie ta osoba pokazuje swoje jakby dobre strony, które my kochamy, które my lubimy, doceniamy, odstawiamy na bok to rozstanie. Nieraz ciężkie, nieraz trudne do przejścia. Oczywiście nie biorę tutaj pod uwagę związków na porządnych fundamentach, gdzie jest miłość, zrozumienie, szczerość i szacunek. Czasami zdarzają się kryzysy, w którym sobie myślimy, nie, to jednak nie to, jednak tutaj w tym wypadku warto porozmawiać. I słuchajcie, jeśli chodzi o toksyny, to zrezygnujmy z nich czym prędzej. Tak jak teraz bardzo modne, bardzo dobrze, że modne, wcale tego nie potępiam. Modne jest jedzenie fit, bez toksyn, bez konserwantów. Jeśli wiemy, że wyjdzie nam na dobre odstawienie takiego toksycznego jedzenia, to tak samo wyjdzie nam na dobre odstawienie takiej osoby i wyrzucenie jej z naszego życia. Na początku jest trudno, wiadomo, bo są zachcianki, bo czasami chce się jeszcze wejść do tego maka i zamówić sobie tego jednego cheesika, albo chce się na tą pizzę iść, albo te fryteczki. Na początku jest trudniej, ale tak się mówi, że człowiek potrzebuje i mózg 2 tygodnie, żeby wejść w nowy nawyk. Tak jest i ze zdrowym jedzeniem, i z nawykami, powiedzmy, ćwiczenia, z nawykami wczesnego wstawania. Tak samo jest z taką rekonwalescencją po zerwaniu. Naprawdę z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będziemy czuć, że rozwijamy skrzydła, że czujemy się coraz lepiej, że nareszcie odcięłyśmy się od toksycznego powietrza i nareszcie możemy wziąć pełny, świeży oddech i zacząć żyć tak jak chcemy. Och, ciężki temat, ostatnio ciężkie tematy zaczęłam poruszać tutaj na YouTubie, mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli filmik Was zmotywował albo chociaż trochę pomógł, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Teraz się z Wami żegnam i do zobaczyska. Pa, pa! Bo mam już dość pracy siły. Czasem czuję, że się nienawidzimy, że to na niby, że nie ma nas, tylko to głupio przerwać, że mamy rację w tym, co mówimy do siebie w nerwach. I teraz nie wiem, sam mam w głowie mętlik, chcę się wyplątać z tej pętli pomiędzy nami. Gdybym coś zmienić mógł pomiędzy nami, to dziś bym wolał, żebyśmy się nigdy nie spotkali.